Wicepremier zapewnia, gwałtowny wzrost cen żywności nie jest prognozowany. Henryk znak zapytania Kowalczyk, gwałtowny wzrost cen żywności w Polsce nie jest prognozowany. Gwałtowny wzrost cen żywności w Polsce nie jest prognozowany, powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. W rozmowie z DGP, Kowalczyk był pytany o potencjalny dalszy wzrost cen żywności w najbliższym czasie. Myślę, że największe wzrosty cen są już za nami. Dotyczy to zarówno żywności, ceny zbóż przestały rosnąć, podobnie z cenami żywca wieprzowego, jak i energii, gazu czy ropy, wskazał. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził przekonanie o słusznych decyzjach Unii Europejskiej w zakresie dążenia państw członkowskich do niezależności żywnościowej. W realizacji tego celu pomoże umożliwienie upraw na ugorach. Dotyczy to 4% użytków rolnych, które, zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, miały leżeć odłogiem, mówił. Kowalczyk podkreślił, że chodzi o 4 miliony ha w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na 20 parę milionów ton zbóż. Podczas ostatniego szczytu ministrów rolnictwa Unia Europejska zgłosiłem postulat zawieszenia tego rozwiązania na rok i zyskał on akceptację, dodał. Henryk Kowalczyk, Polska jest i będzie spichlerzem Europy. Według Kowalczyka, Polska jest i będzie spichlerzem Europy. Służą temu natomiast programy wsparcia dla mniejszych gospodarstw. Podkreślił też istotną rolę zapobiegania ich likwidacji. To bardzo ważne, bo gospodarstwa wielkoprzemysłowe nastawiają się na jednorodną produkcję zbóż i nawozów naturalnych, co szkodzi glebie i bardziej naraża ją na skutki suszy, mówił. Minister dopytany o to, jakich zmian należy spodziewać się w związku z sytuacją gospodarczą w kraju, powiedział. Niestety inflacja szybko nas nie opuści, podobnie będzie w całej Europie. Będziemy, jak to się mówi, aktualizować wartość pieniądza. Najbardziej bolesne w tej sytuacji są oczywiście spłaty kredytów, zakończył.